witam wszystkich. Właśnie rozpoczyna się sesja nagraniowa płyty Necropolis. Zapraszam do studia. Necropolis to kolejna odsłona Vadera. Ósmy album studyjny nagrany przez zespół. Tym razem spotykamy się w studiu już znanym z poprzednich kilku płyt. Studio Hertz, świątynia zespołu od pamiętnego mini-albumu The Art of War. Spotykamy się tutaj znowu i w kilku kolejnych częściach przybliżymy Wam proces powstawania płyty od momentu powstawania utworów, powstawania pomysłu jeszcze na kartkach papierowych poprzez stworzenie szkieletu całego zespołu, bębnów, ścieżek gitarowych i realizację tych pomysłów w studio. Kolejne etapy nagrywania gitar basowych, solówek, wokali i finalnego podsumowania całości na miksach, finalną produkcję w studiu masteringowym. Tak więc w kilku częściach zaprosimy Was do królestwa grupy Vader w Studio Hertz, następnie w studio Antwerp w Danii, a zaczynamy w pierwszej części od powstawania ścieżek bębnów, także oddaję głos Pawłowi. Witam, nazywam się Paweł, gram na bębnach w zespole Vader. Za chwilę pokażemy Wam kulisy powstawania nowej płyty Necropolis oraz zaplecze sprzętowe. Na sesji używam bębnów Premier Artist Maple. Jest to mój prywatny zestaw składający się z Toma 8 cali, 10, 12, 13 i dwóch florów 14 cali. Oraz 16 cali. Jest to pełny zestaw, który używamy w studiu podczas nagrania tej płyty. Na koncerty, w zależności od programu, używamy różnych konfiguracji. Wszystkie blachy zamontowane są na ramie Pearl Icon. Jest to jedna z najstabilniejszych ram na rynku. Moim zdaniem chyba najlepsza, jeżeli chodzi o ten rodzaj muzyki i warunki, które panują na trasach. Głównym werblem, na którym nagrywam płytę Necropolis, jest werbel firmy Pearl, sygnatura Virgil Donati, 14-calowy, 5 cali głębokości, drewniany, bardzo fajne brzmienie. W niektórych utworach wykorzystuję również werbel firmy Ludwig. Jest to werbel stalowy o głębokości 5,5 cala. Aby uzyskać jednolite, potężne brzmienie w całej płycie, zmieniamy naciąg na werblu co 3 utwory. Jak widać, używam również elektroniki. Na stopach mam zamocowane triggery firmy Roland TD-10K oraz trigger D-Drum na werblu. Brzmienie, które wykorzystujemy na płycie, uzyskujemy poprzez miks brzmienia z żywego mikrofonu połączonego z brzmieniem z triggerów. Do nagrań używam chime o rozmiarach 12, 14, 15, 17 cali, ride'u 22 cale, bell 8 cali, hi-hat 13 cali oraz crashy 15 cali, 16 cali, 17 cali, 18 cali, splashy 7, 8, 9 cali, bella 6 cali, chime 19, 18, 10 cali, drugiego hi-hatu 12 cali i drugi raj 22 cale. Tak, no bo tu nie ma tego.
nie wiem, czy to nie zostawić. Są blachy spoko zagrane. Witam wszystkich serdecznie, fanów Wadera. Jesteśmy w Studiu Herd w Białymstoku. Właśnie pracujemy nad najnowszym albumem Necropolis. Sercem naszego studia jest stary już stół analogowy Ameca. Bardzo fajny stół, brzmiący, że tak powiem, vintage. Do nagłośniania, do studia, do perkusji używamy takich firm jak, no to są chyba standardowe na całym świecie, jak EKG, Sennheiser, to jest nasz model 421, Shure, Neumann. Tutaj teraz właśnie dostaliśmy taką nowość Alfarda. Witam wszystkich ponownie ze studia Hertz. W drugiej części raportu ze studia nagrywamy płytę. Zapraszam. Jesteśmy w tej chwili w części studia nazwanej częścią socjalną. Tutaj śpimy, tutaj jemy posiłki, przygotowujemy sobie posiłki, spędzamy większość czasu, relaksujemy się. W tym miejscu również dowodzimy, że tak powiem, naszą pracą. Tu powstaje cały plan dnia. Przygotowujemy, że tak powiem, zakres zajęć na dany dzień. Także można powiedzieć, że to jest taka baza dowodzenia, planowania. No, najważniejsze pomieszczenie w zasadzie, gdzie spędzamy 60-70%. Jak powstają utwory? Oczywiście rodzą się najpierw w głowie pod wpływem jakiejś inspiracji. Inspiracją może być film, może być przeczytana książka, może być jakieś zdarzenie z życia po prostu wzięte. Powstaje jakiś obraz w głowie i potem przepisuję ten pomysł na kartkę. Także pierwszym takim przedproduktem każdego powstającego utworu jest zapis tego rodzaju. Wygląda to oczywiście dość tajemniczo, nie jest to zapis nutowy, uniwersalny, jest to zapis uniwersalny, ale tylko dla nas samych, taki wewnętrzny zapis charakterystyczny, troszeczkę brzmi to, wygląda to jak jakaś formuła alchemiczna, ale o to chodzi. Po zapisaniu kształtu utworu na kartce, tu jest akurat When We Are w jednym z nowych utworów, gdzie są podziały bębnów, oczywiście mówię tutaj w tej chwili o powstawaniu szkieletu utworu, czyli bębny w pierwszej kolejności. Po analizie tego zapisu całość przekazuje Pawłowi, a co on następnie robi? Wpisuje to w program komputerowy, przygotowuje pilota. Przejdźmy do Pawła. Utwór rozpisany przez Petera, następnie ja wpisuję w program do edycji tabulatur. Wpisuję całe bębny, dokonuję wszelkich niezbędnych modyfikacji, dorzucam do tego swoje różne przejścia, jakieś tam zagrywki. Następnie po wstępnej edycji brzmi to w ten sposób. Jeżeli poświęcimy temu chwilę więcej, obrobimy brzmienie, podstawimy różne próbki, to uzyskujemy efekt mniej więcej taki. Z tak przygotowanym pilotem idę do części studyjnej, gdzie wgrywam go na stół. W studio, podobnie jak na scenie, używam gitar Run. Są to modele customowe, wykonane na zamówienie. Korzystam z dwóch moich własnych modeli nazwanych Invader. Są to sześciostrunowe gitary z 24 progami, czyli pełne dwie oktawy. Uzbrojone w jedną przystawkę firmy EMG. W tym modelu jest to model 81, natomiast w tym najnowszym modelu Invadera jest to przystawka EMGX, wykonywana specjalnie do studia dla muzyków o troszeczkę jaśniejszym, solidniejszym brzmieniu. Obie gitary posiadają tylko jedną przystawkę, obie gitary posiadają mostek
firmy Floyd Rose. Jeden potencjometr mocy, więcej nic nie trzeba. Czasy się zmieniły, w tej chwili już nie trzeba stać z gitarą koło wzmacniacza za szybą, wygodnie, wyżej serce, koło reżysera, dźwięku. Wszystko jest podłączone kablami do wzmacniacza. Nagrywamy po dwa ślady na każdą stronę. Gitarowe, oczywiście w tej chwili o gitarach mówimy. Tak więc wygodnie, czyściutko, schludnie, bez zbędnego hałasu. Jedziemy dalej. Dubelek też teraz robimy dubelek gitarowy. Właśnie, w tej chwili też nie trzeba od samego początku, jeżeli coś nie wyjdzie w nagraniu, trzeba od samego początku powtarzać całej partii. Technologia komputerowa, cyfrowa umożliwia wcinanie części gitary, także możemy nagrywać utwór częściami, powiedzmy część solowa, potem dublować gitarę jeszcze raz, nagrać, powtórzyć. Możliwości jest wiele. To co? Część solowa raz jeszcze. Idziemy. Witam ponownie. Właśnie nagrywam teraz gitarę. Do nagrań używamy tutaj całego staku Petera. Sercem jest ta mesa, na której robimy wszystkie podkłady. Tutaj też takich ciekawostek używamy typ Screamera, który dodaje dodatkowego punchu do gitar. Jest to stary taki już lampowy efekcik, ale bardzo fajnie gada. Sygnał z mesy leci do tamtego pomieszczenia. Tam stoją kolumny, mikrofony. Obydwie te kolumny są podłączone do mesy. No, brzmienie razem naprawdę bardzo fajne. Sygnał wraca z mikrofonów do stołu. Tutaj właściwie jest miksowany. No i tutaj jeszcze dodatkowo dodajemy lekki equalizer. I tutaj przy tej sesji używamy equalizera Amteka lampowego, dającej naprawdę muzyczności. Solówki nagrywam na tej samej gitarze, na której nagrywałem rytmiczne wiosła Invader firmy Run. Różnica polega na tym, że tutaj dołączony jest taki pręcik do mostka Floyd Rose'a. Umożliwia to takie charakterystyczne. Czyli to wszystko, co jest takie charakterystyczne przy solówkach Vadera. Tego rodzaju ekspresja gitarowa zaimponowała mi już od czasów Judas Priest, od momentu, kiedy usłyszałem płytę Unleashing the East. Potem nastąpił Slayer, rozwinął jeszcze bardziej ten house gitarowy. Potem Morbid Angel i cała seria gitarzystów, że tak powiem, rozwijających się na bazie Hendrixa i Van Halena. Także te wszystkie dźwięki. Miód na uszy, uwielbiam to. Oprócz tremolo, szalera w gitarze,
Używam do solówek pedału Expressi, tak to się ładnie nazywa. To typowa kaczka firmy Morley, to Bad Horsey 2, rozpropagowana przez Stevie'ego Vai'a. Bardzo charakterystyczne brzmienie i przede wszystkim, co jest najważniejsze, szczególnie na koncertach, nie trzeba dodatkowo wykonywać ruchu, żeby włączyć to urządzenie, ono się po prostu włącza samo. Używam naciągów strun firmy Ernie Ball. Są to tak zwane cienkie struny wiolinowe i grube struny basowe, czyli te najcieńsze to jest 10, 13, 17, idąc od struny najcieńszej, struny E. I struny grube 30, 42, 52, 52 to najgrubsza struna E. Świetnie się zachowują zarówno przy solówkach, jak i specyficznie przy nagrywaniu gitar. Główny gitar mają mięsiste brzmienie przy grze rytmicznej. Bardzo istotnym i często niedocenianym narzędziem gitarzysty jest kostka. Ja używam kostek twardych, heavy. I w zależności od utworu, czy jest to utwór szybki, gęsty, korzystam albo z Gibsona, który jest troszeczkę mniej ostry, do utworów bardziej catchy, bardziej takich ciężkich, kiedy potrzebna jest precyzja, korzystam z Claytona, troszeczkę ostrzejszego, przez co ten zadzior, że tak powiem, jest precyzyjniejszy. Tak więc no, naprawdę istotna sprawa, czasami zupełnie nie brano pod uwagę przez gitarzystów. Gitara basowa, no tak ważny instrument w muzyce metalowej, tak samo w muzyce Vadera. Ścieżki basowe nagrywamy na zmianę ze ścieżkami gitar solowych, choćby dlatego, żeby nie było nudno. Troszeczkę basów, troszeczkę gitarki. Są to te dni, kiedy wszystko już jest praktycznie gotowe, kiedy są gotowe bębny, kiedy są gotowe gitary, tak więc możemy sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa i mieszać pracę z głosem, żeby się nie zedrzeć do końca gitarę basową czy solóweczkę. W tym pomieszczeniu nagrywamy wokale. Jak widzicie, duży ambient, mikrofon, siateczka, żeby nie pluć na mikrofon. I jeden człowiek z tej strony, czyli ja. Generalnie jest pełna kontrola wokalu z reżyserki. Ja śpiewam, sprawdzamy w zasadzie po każdej zwrotce, czy wszystko zostało nagrane jak należy, czy każda zwrotka, każda litera, każda linijka dobrze się nagrała. I summon thee, creature of pain, by the words of pain. Do nagrań wokali używamy Neumana. Dlaczego? To klasyka. Brzmi najlepiej na wokalach. To wszystko. Tak wygląda nagrywanie wokalów. Tu mam odsłuch oczywiście, słuchaweczki, kontrola pełna pod ręką, także słychać. Drugi od razu poprawmy, bez oktawy. W oktawie, ale bez oktawy na jeden, nie? Jeszcze raz! From the crypts, my love, arise. Summoned by guilt and pain. Soon as I arrive, I spread my wings of the wind. Cześć, jesteśmy na planie teledysku do Never Say My Name. W tej chwili odgrywam rolę jednego z bohaterów Mesjasza. Za chwilę przeistoczę się w Janusa, w inną postać. Nie będę zdradzał szczegółów klipu. Powiem tylko, że klip jest oparty na powieści bestsellerowej Grahama Patricka,
Ewangelia według Szatana. No i zapraszam do tej miniaturki, którą tutaj wraz z Imbormeliem lecimy w tej chwili na planie we Wrocławiu. A ty za nim zaraz podesz tą ręką, no. Ale niżej musisz się schylić. Zobacz, na poziomie głowy. Jakbyś, możesz go do tyłu. Jakbyś chciał go odepchnąć. Wow. Już sam się zacząć gadać. Kamera poszła. O, Maszu! Co tu się dzieje? Impreza normalnie, imprezka. Impreza? Skąd mieliście kasę? Judasz coś sprzedał. To jest pokuta za grzechy świata. Ale to nie kurde Jezus cię, to ja. Ale ty jesteś Jezusem, bro. Wypraszam sobie. No dobra, Janusem, przepraszam. Januszem też nie. Peter. A, sorry, cię poznałem, faktycznie. Myślałem, że to Jezus. Dzień jak co dzień, prawda, były trzy chłostania, dwa krzyżowania, to w sezonie to jest normalne, wygląda, że... Dużo lecą, dużo pracy. Jesteśmy zarobieni, nie mamy czasu na nic. Ciężka jeszcze praca, Jezus ciężka dzisiaj... praca. Raz, dwa, trzy. No ile tych kurwa cień? Chyba, że kamień podłóżcie jakiś kurde. No dobra, tak jest dobrze. Tak? Dobra, dobra. Wy trzymacie. Trzymacie go za rękę. Tak, jak? Jeden Rzymianin, drugi Rzymianin. Pięknie, pięknie. O to chodzi. O to chodzi.
Preach what you've got.